Siema, tutaj Abez. Dziś przetestujemy sobie petardy Hammer H1. Myślę, że każdemu dobrze znamy i przed omówieniem ich zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, który na kanale aktualnie trwa. Wystarczy wejść w mój kanał, tam na stronie głównej znajdziecie film konkursowy. Zapraszam serdecznie, fajne pirotechniczne nagrody do wygrania. Może komuś akurat do stafu sylwestrowego się przyda, albo po prostu na jakieś luźne odpalanie. Hammerki wyglądają w taki oto sposób. Myślę, że każdy je zna. W opakowaniu jest 30 sztuk, z tego co pamiętam. Oczywiście 30 sztuk, pamięć mnie nie zawodzi. CE posiadają. Rok produkcji 2019. Kategoria, klasa F3 NEC 60 gram. Na 30 sztuk, jak łatwo policzyć, 2 gramy na sztukę. Wydaje się bardzo dobrze, jak na taką malutką petardę. H1L to kod produktu. Przedstawiać ich raczej nie trzeba jakoś wybitnie. Większość osób hammerki małe zna, małe a dobre. Importer to GAO. Jakość wykonania ok, nie jest świetna, ale nie jest też tragiczna. Podoba mi się ląd, który jest w produktach GAO zazwyczaj naprawdę długi, fajny i niegasnący, co jest fajne, że rzadko są niewypały. Jakość wykonania, tak jak powiedziałem, nie jest wybitna, bo coś jest skrzywione, tu korpus jest wgnieciony, tu coś, ale wciąż nie jest tragiczna. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, tak jak już powiedziałem, ale zapraszam do wejścia w opis, tam znajdziecie linki do mojego Instagrama, TikToka oraz znajdziecie link do sklepu Pirogrzmot, gdzie dostaniecie 15% zniżki na swoje zakupy z kodem PYROGANG. Także wszystkie informacje chyba, które miałem Wam do przekazania. Odpalamy pierwszą petardę. Naprawdę są mocne jak na swoją cenę i gramaturę. Przyzwoicie, czy wali to jak 2 gramy? No nie. Połknąłem sporo dymu. Nie był to wybitny smak. Czy wali jak 2 gramy? Nie. Czy wali dobrze jak na petardy za 15-18 zł za 30 sztuk? Tak. Moim zdaniem za 15 zł, jak dorwiecie paczuszkę 30 sztuk H1-ek, naprawdę nie będziecie zawiedzeni. Wali to fajnie. W takim miejscu jak ja jeszcze jestem, gdzie wszędzie jest las dookoła, naprawdę echo jest świetne, przez co naprawdę przyzwoicie brzmią te petardy. 50 groszy za sztukę. Tak licząc na szybko, mam nadzieję, że się nie walnąłem. To dobra cena za tego typu petardy. Nie wali jak 2 gramy, ale wali z pewnością jak dobra jedynka. Odpalimy jeszcze jedną, żeby się przekonać. Świetny długi ląd, naprawdę podoba mi się to. Fajny huk. No nie mogę tutaj zaprzeczyć. Brzmi to dobrze. Taka mała na dłoni akurat dziurka w trawie, ale zobaczymy, wezmę sobie jeszcze jedną petardę i wsadzę w taką dużą trawę. Moim zdaniem tego typu petardy, czyli Hammery H1, Achtungi H1 czy na przykład JC05, Angry Bulldogi, Kolpo, są to idealne petardy dla osób, które nie potrzebują tony emiterów 5-6-gramowych, 7-gramowych czy 1-gramowych jak Lupo na przykład. Nie potrzebują takich emiterów mocnych, a jednocześnie chcą się pobawić hukiem, przez co kupują sobie takie petardy. Mają huk, który im starcza, a jednocześnie nie wydają na to tony worka złotych monet tak naprawdę, bo większość emiterów aktualnie kosztuje już swoje, nie oszukujmy się, 60-50 zł to nie jest cena za petardy, na którą dużo osób może sobie pozwolić, a cena 20 zł, tam 15 zł jest ceną na pewno dużo atrakcyjniejszą, ceną, która nie odstrasza tak bardzo, tym bardziej za 30 sztuk. Włożymy sobie w trawę, odpalamy i odsuwamy się. Ładnie walnęło. No w sumie tą kępkę trawy to zdekapitowało. Nie wiem, jak tu się ustawić, żebyście widzieli. Tak.
No, była sobie kępka. Tak na rozpostartą dłoń jest dziurka. No to co? Pora przetestować na decybelomierzu. Źle nie będzie, podejrzewam. Odpalamy sobie naszego hamerka. Nie wydaje mi się. Wiadomo, lepiej by było na przykład od torów, ale niestety tam średnie dojście mam. Średnio tam się odpala. Na pewno fajnie by się ten dźwięk odbijał. No. Teraz w ten wynik jestem bardziej w stanie uwierzyć. 116,1. Moim zdaniem jak na tego typu petardki nawet fajnie. Wyłączamy. Mam nadzieję, że taki dodatek z tego decybelomierza wam się podoba. No i co? Pora chyba opisać i podsumować nasze hamery H1. Tak jak powiedziałem, petardy idealne dla osoby, która chce trochę huku takiego na średnim poziomie za fajną cenę. Moim zdaniem 50 groszy za sztukę petardy w aktualnych czasach jest cena naprawdę dobra. Zobaczymy, jak będzie z ceną w grudniu. Pewnie niestety sporo podskoczy, jak to w każdym grudniu. Ale tak czy tak, 50 groszy za sztukę, gdzie większość nowości, które wychodzi, kosztuje 70 groszy za sztukę, złotówkę za sztukę, czy nawet więcej. Potrafią wychodzić takie rzeczy, które kosztują na przykład 6 zł za sztukę, co jest lekko przesadą, ale no cóż, nic nie zrobimy. Za taką cenę, moim zdaniem, idealne petardy, dlatego też 7 z plusem, moim zdaniem warto. Wiele z was również ma raczej dobre wspomnienia z hamerami H1, to po prostu dobre opinie o tych petardach, ale napiszcie mi w komentarzu, co o nich sądzicie. Może akurat wam się nie podobają, tak samo jak mi. Dajcie znać w komentarzu, chętnie to przeczytam. Zapraszam jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie, zapraszam jeszcze raz na sklep Pirogrzmot i zapraszam jeszcze raz do opisu, do wszystkich fajnych linków. Trzymajcie się, cześć, a ja lecę nagrywać dalej i później posprzątać, bo no jak widzicie, trochę się nazbierało. Tutaj możecie sobie przeczytać, jakie petardy na przykład testowałem. Niedługo na kanale, albo już jest. Zależy, w jakiej kolejności te odcinki wlecą. Trzymajcie się, cześć.